Chyba nikt nie zwraca na nas uwagi. Ej, halo! Dalej, dalej, uda ci się! Ale fajna ta konsola do gier! Spider-Man go dopadł. To niesamowite. Dobra, mam tego dosyć. Zaraz się tym zajmę. Auć, co się dzieje? Przy okazji, ta konsola jest dla jednej z was. Czas start, rysujcie, a ja sobie jeszcze pogram. Co za szczęście, konsola będzie moja. Nie ciesz się tak, Kate, ja świetnie rysuję. Dobra, kontury już mam, jeszcze tylko kilka machnięć pędzlem. Pracujemy dalej. Zaraz was dogonię. O nie, wszystko zepsułam. Będę musiała to wyrzucić. I teraz nie mam na czym rysować. Mam pomysł. Przecież mogę wyrwać kartkę z notesu. O wiele wygodniej jest rysować równo po kwadratach. Miałam rację, całkiem nieźle to wychodzi. Joystick jest już prawie gotowy. Szczerze mówiąc, nie wygląda to dobrze. Po prostu nie dodałam jeszcze koloru. Zobaczmy, co u Lili. Wow, to jest naprawdę super. Muszę się bardziej postarać, żeby mój rysunek był jeszcze lepszy. Jest prawie idealny. Trzeba tylko dodać trochę koloru. Niebieski będzie świetny. Myślę, że to jest moja szansa na zepsucie rysunku Lili. Nie mogę tego przegapić. Możesz pożegnać się ze swoją farbą. Zniszczyłyście mój cudowny beret. Ups, ale wtopa. Dobra, wasz czas się skończył. Pokażcie mi rysunki. Jesteśmy gotowe. Co sądzisz o mojej pracy? Jest przepiękna, prawda? Ja też się bardzo starałam. Całkiem fajnie, co? Żaden rysunek nie może się równać z moim arcydziełem. Myślę, że przyjrzę się bliżej waszym pracom, a przy okazji dowiem się, kto oblał mnie farbą. Lili, to ty, przyznaj się. Rozumiem, wygląda na to, że to twoja sprawka i Kate. Wow, co za zwrot akcji. Moje włosy, nie dam rady tego zmyć. Wygląda na to, że nie mam już żadnej konkurencji. Następnym razem będziecie ostrożniejsze. Mary, gratuluję, wygrałaś. Wszystko posprzątam, Lili. To jest twoja zasłużona nagroda, Mary. Zagrajmy razem. To jest nawet fajniejsze niż myślałam. I obraz wygląda tak realnie. Lepiej przynieś nam trochę wody. Ciekawe, co nas czeka w tej rundzie? Coś wyjątkowego, patrzcie. Kilka sprytnych ruchów i pod tym obrusem znajdzie się wasza nagroda. Czas start, przygotujcie się, żeby to zobaczyć. Prawdziwe złoto. Nie do wiary, to jakaś fortuna. Będę bogata. Nie spiesz się, Mary, jeszcze nie wygrałaś. Te sztabki są tak ciężkie, że nie mogę nawet jednej podnieść. No to czas na malowanie. Zaczynajcie, do dzieła. Jesteśmy gotowe, pędzle w dłoń i ruszamy. Nigdy nie widziałam tyle złota. Chciałabym móc się w nim wykąpać. Mogę mieć dzięki niemu co tylko zechcę. Kontury gotowe, muszę dodać więcej odcieni. Co się dzieje z Mary? Dziwne, nadal nic nie narysowała. No cóż, to nawet lepiej dla mnie. A Lili wręcz przeciwnie. Znowu mnie denerwuje. Co robić? Mam pomysł. Przyjacielu, mam nadzieję, że mi pomożesz. Idź tam. Co ja mam na głowie? To karaluch! Skąd on się wziął? Nie mam pojęcia. Myślę, że już nie będziesz potrzebować żółtej farby. Zrobisz mu krzywdę. No chodź tu, malutki. Dzięki, że go zabrałaś. Dobra, to maluję dalej. Gdzie jest moja żółta farba? Trudno, mam jeszcze pomarańczowy kolor. Wygląda całkiem nieźle. Myślę, że jest nawet lepszy od żółtego. Beznadzieja, to w ogóle nie wygląda jak złoto. Nie to, co u mnie. Uderzające podobieństwo. Trzeba jeszcze dodać więcej odcieni i rysunek będzie gotowy. Złoto, złoto jest moje. Czas ucieka. Koniec. Wszyscy odkładają pędzle na stół. O nie, chyba się rozmarzyłam. Moja kartka jest pusta. Przepraszam, to jakaś porażka. To się nie nadaje. Nie miałam żółtej farby, ale się starałam.
To w ogóle nie wygląda jak złoto. A u Kate wręcz przeciwnie. Wiedziałam, że to docenisz. Wykonałaś świetną robotę. Dzięki, werble. Sztabki złota są twoje. Ale gdzie one są? Gdzie się podziały? O nie, lecą na mnie, pomocy! Wygląda na to, że nie poradziła sobie z takim bogactwem. Nadal dobrze się bawię. Powolne rysowanie. Nie chcę tego robić. Średnie tempo jest dla mnie w porządku, a ja jestem zadowolona z szybkiego. Czas zobaczyć, o co będziecie walczyć. Automat ze słodkościami. Mam nadzieję, że mi się to nie przyśniło. Zaczynajmy już. Mam pomysł. Wezmę sobie kilka sztuk. Najważniejsze, żeby nikt nie zauważył. Udało się. Muszę je tylko zjeść. To nie jest takie proste, jak myślałam. No dalej. O nie, wszystko rozsypałam. Czy ktoś tu coś je? Wydawało ci się? Dobra, po prostu będę rysować. Muszę się pospieszyć. Przyzwyczaiłam się, że jestem pierwsza i najszybsza we wszystkim. Ale ten rysunek mi w ogóle nie wychodzi. Zrobię jeszcze jeden. I jeszcze jeden. Najważniejsze to się skoncentrować. Nie mam się dokąd spieszyć. Chyba nie macie nic przeciwko, jeśli wyjdę na chwilę. Trzeba uważać, żeby mnie przeciągnął za linię. Andy, możesz rysować chociaż troszkę szybciej. To trwa naprawdę długo. O nie! Wszyscy umrzemy od tego czekania. To straszne. Ja nie chciałem, żeby to się stało. Boję się szkieletów. Kupiliście to, łatwo was oszukać. To nie ja. Co za głupie żarty, serce mi się prawie zatrzymało. Dość gadania, czekam na wasze rysunki. Oto mój. Beznadzieja. Nie zgadzam się. Zobaczmy, co mają inni. Andy, to raczej żółty kwadrat, ale nie jest źle. Zobacz, ile ja mam rysunków. Nikomu się nic nie udało. Dlaczego? Na pewno jest w czym wybierać. Wiem, pomoże mi w tym wyliczanka. O, to ja wygrałem. Wszystkie słodycze są moje. Ta czekolada rozpływa się w ustach. To niesprawiedliwe i niezgodne z zasadami. Czegoś ode mnie chcecie? A, no tak, nagroda. Narysuję ją. Tadam, to kotek. Spójrzcie, jak jest słodki. Marzyłam o takim przez całe życie. Chodź tu, słodziaku, wkrótce znajdziemy ci właściciela. Jak ja bym chciała go przytulić. Ja też. Wkrótce dowiemy się, do kogo trafisz. Rysujcie. Jesteśmy gotowe. Muszę utrzeć wszystkim nosa. Zacznę od narysowania żółtej sylwetki. Teraz dodam trochę cieni. Prawie zapomniałam o uszach. I ogonie. Wygląda super. Idealna kopia. O nie, wylałam wodę na kartkę. Teraz wszystko jest mokre. Wiem, co zrobię. Wezmę pędzel i będę rysowała na sobie. W końcu w głębi serca jestem prawdziwą kociarą. To dziwne. Dziwne? Po prostu zazdrościsz mi mojego pomysłu. Wcale nie. Mam swoje własne genialne pomysły. Potrzebuję tylko rękę. Obrysowuję ją w ten sposób. I to będzie mordka kota. Teraz mam tułów, ogon i łapy. Wychodzi świetnie. Mój kot potrzebuje jeszcze słodkich oczu, nosa i pyszczka. Myślę, że wygląda niesamowicie. To jest naprawdę fajne. Dobra robota, Kate. Ale wiem, co zrobić, żeby było jeszcze lepiej. Ten plan na pewno zadziała. Jaka piękna ryba. Żaden kotek się nie oprze. Pomaluję jeszcze trochę w środku. A teraz dodam więcej bieli. Tylko nie zdradzę nikomu mojego sekretu. Dobra, kolego, zobaczmy rysunki. Jesteśmy gotowi. Hej! O, to już? Świetnie, już prawie skończyłam. Mój rysunek jest na mnie. Pod wrażeniem? Oryginalnie, niezły pomysł, Mary. Lili, co to jest? W
wcale nie wygląda jak kotek. Myślę, że mu się spodoba. Nie wiem, o co ci chodzi. Lepiej spójrz tutaj. Zwycięzca jest oczywisty. Ona ma rację, to jest najlepsza praca. Dziękuję. Ale kotkowi chyba się nie podoba. Co ty mówisz? Co? Wiem, czego on chce. Dzieje się coś dziwnego. Kotek wybrał Lili. Wiedziałam, że mi się uda. Wspaniale. Daj mi go szybko. Jest taki słodki. Chodź tu, pogłaszczę cię, słodziaczku. Ja też mogę go podtrzymać? Oczywiście, Kate. W międzyczasie zrobię mu coś do jedzenia. Sekundę. Hej! To dla ciebie, kotku. Mam nadzieję, że posmakuje ci ta ryba. Jest świeża. On ją je! To takie słodkie! Wspaniale. Skończę i odwrócę się do was. Dlaczego tu jest tak dużo papieru toaletowego? Dobre pytanie. Prawdopodobnie dlatego, że to wasza nagroda. A jej zwieńczeniem jest ta rolka. Dolary to zupełnie inna sprawa. Warto się postarać. Jestem pewien, że na pewno znajdziecie zastosowanie dla takiej nagrody. Ale nie będzie łatwo ją zdobyć. To boli. Dobrze, że zabrałam ze sobą mój kask ochronny. Dziwne, po co ona to założyła? Zaraz się o tym przekonasz. Papier toaletowy przeleciał mi przed oczami. Dobra, użyję tylko swojej zręczności. O nie, mój ołówek się złamał. W tym momencie. Ale mam jeszcze jeden. Przy okazji pomoże mi się bronić. Najważniejsze to pamiętać, że muszę rysować. Zobaczymy, jak sobie z tym poradzisz. Auć, moja głowa. Jestem już trochę zmęczona. Emma wypadła z gry. To nawet lepiej. Czas kończyć. Stop. Czekam na wasze rysunki. Dobra, oto moja praca. A tu moja. W ogóle nie o to chodziło. A gdzie jest Emma? Już idę. Mumia ożyła. Jestem przerażony. Trzeba się stąd zwijać. Nie rozumiem, dlaczego wszyscy tak krzyczą. Nie pokazałam jeszcze nawet rysunku. Dobra robota, Emma. Nagroda jest twoja. Naprawdę, dziękuję bardzo. Mam go. Oni chyba nie słyszą. Trochę tu nudno. Jaki magiczny dzień. Cieszę się, że mogę was gościć, moi przyjaciele. Skąd się wziął ten dziwak? A ja myślę, że jest zabawny. Spójrzcie, jakie ma skrzydła. Są niesamowite. Też mi się podobają. Chciałabym mieć takie. Chłopaki, czas wziąć pędzle i farby. Musimy zdobyć tę nagrodę. Nie wiem jak wy, ale ja chcę mieć te skrzydła motyla. Przy okazji jestem całkiem niezła w rysowaniu. Nie wiem, po co ci te skrzydła, Jess. I tak nie umiesz latać. Ja narysuję byle co, nie chcę tracić na to energii. Myślę, że nieźle mi idzie i potrafię rysować obiema rękami jednocześnie. Wow, ale fajnie. Jess naprawdę nieźle wychodzi. Jakie kolory, dobór farb. No z takim przeciwnikiem nie wygram, dlatego wybacz, Jess, muszę zepsuć trochę twój rysunek. Co ty zrobiłeś? Tak bardzo się starałam. Mam pomysł. Mam nadzieję, że to naprawię. Potrzebuję nożyczek i kleju. Zacznę od wycięcia motyla. Na szczęście Zach go nie zniszczył. Świetnie, teraz muszę zgiąć go na środku. Jess wszystko naprawiła. Jej praca jest teraz lepsza niż była. Nie szkodzi, naprawię to. Zach, dlaczego złapałeś mojego motyla? Pogniótł się, nie wygląda już tak ładnie. Przepraszam, pomyliłem go z prawdziwym. Dobra, mam inny pomysł. Zobaczę, czy uda mi się go zrealizować. Czas się kończy. Chcę zobaczyć wasze rysunki. Mój jeszcze nie jest gotowy, czekaj. Już prawie skończyłem, jeszcze chwila. Jedno skrzydło jest? Po prostu odbiję je na drugiej stronie kartki i już. No wyszło świetnie. Wow, nie spodziewałam się tego. Powtarzam, czas minął, rozumiecie? Stop!
Dobra, pokażmy, co udało nam się narysować. No co my tu mamy? Charlie, twoja praca w ogóle mi się nie podoba. Powiedziałbym, że jest okropna. Zobaczmy, co tam u innych. Mój rysunek został zniszczony. To wszystko, co uratowałam. Jest cały pognieciony. To nie jest praca zwycięzcy. A co, Mazak? Starałem się. Spójrzcie na symetryczne skrzydła. No to najlepsza praca, jaką dziś widziałem. Brawo! Skrzydła są twoje. Gratulacje! A twój portret trafia na tablicę honorową. Widzicie to? Wygrałem. Jestem najlepszy. Tyle wysiłku i wszystko na nic. Co się dzieje? Co się ze mną nie tak? Zak zamienił się w wielkiego motyla. Co to ma być? Wcale mi się to nie podoba. Ojej, chyba odlatuję. Pomóż mi. Mam lęk wysokości. No takiego motyla to muszę złapać do mojej kolekcji. Nieźle, Jazz. Dobra robota. Surprise. Chyba nic mi nie jest. Dzięki. Pozwól, że cię uściskam. Co by tu wymyślić tym razem? Widzę, że jesteście znudzone. Musimy działać już teraz. Oto wasza nagroda. To powinno ożywić sytuację. Jaka ładna torebka. Przyda mi się, chcę ją mieć. Tak, jest absolutnie przepiękna. Wiedziałem, że wam się spodoba, tylko jeszcze nie wiecie, że jest z czekolady. Dobra, dość gadania. Czas przejść do rzeczy. Co się dzieje? Gdzie się podziały wszystkie farby? Niespodzianka. Zobaczmy, jak namalujecie bez nich. A przy okazji czas ucieka. Mamy przed sobą trudne zadanie. Ale już wiem, co zrobić. Potrzebuję mojej kosmetyczki. Na pewno znajdę w niej coś do malowania. Widzicie, ile tu jest wszystkiego? Tuż do rzęs. Szminka, cienie. Chyba zacznę od tego. Niezły pomysł, Suzy. Wiem, mam bardzo rozwiniętą wyobraźnię. Zobaczcie, jak fajnie mi wychodzi. Wygląda zupełnie jak nasza torebka. Zainspirowałaś mnie. Też poszukam czegoś u siebie. Kurczę, mam tylko papierki po słodyczach. Monika, nie wiedziałam, że masz taki apetyt na słodycze. Nie wiem, o co ci chodzi. Ten różowy KitKat pomoże mi wygrać. Będę malować czekoladą. Szczerze mówiąc, to nie najlepszy pomysł. Chociaż lepsze to niż nic. Dobra, ja też muszę coś wymyślić. O, ołówek. Przyda mi się. Jest trochę stary, ale nie szkodzi, na razie wystarczy. Dzięki niemu zrobię najlepszy rysunek, zobaczycie. No, kontury już mam. Jak się mają moje artystki? Widzę, że są zajęte. Świetnie. Dla mnie to dobrze. Mogę spróbować kawałka czekolady i nikt nic nie zauważy. O, czas minął. Stop, kończymy. Dobra, wszystko mam gotowe. Ja też. Rysunek Suzy w ogóle mi się nie podoba. Mój jest lepszy. Nie powiedziałbym. Z kolei Emma naprawdę mnie zaskoczyła. Brawo. Ta torebka powinna trafić do ciebie. Ale najpierw brawa dla Emmy. Emma wygrała? To niesprawiedliwe. Ona oszukiwała. Gdzie jest moja torebka? Co on tam robi? Oj, przepraszam. Zupełnie zapomniałem, że muszę oddać torebkę Emmie. Zostało tylko logo. Proszę bardzo. No dzięki. Lepsze to niż nic. Zajem smutek. Ej, dlaczego tu jest tak cicho? Widzę, że czekacie na nową nagrodę. Oto i ona. To pierścionek z naprawdę gigantycznym diamentem. Położę go tutaj. Zawsze chciałam mieć taki pierścionek. Czy naprawdę mogę go wygrać? Z tym pierścionkiem będę najszczęśliwszą osobą na świecie. Będzie oświetlać mi drogę każdego dnia. Będę z nim spacerować. Czytać książki, jeździć na wycieczki, razem odkrywać świat. Jakie to wspaniałe. Pamiętaj się, Jazz. Jeszcze nic nie wygrałaś. Co to za hałas? Cisza. Pora rysować. Czas ucieka, zegar tyka. Dobra, muszę wziąć się w garść, żeby wygrać. Zacznę od narysowania samego diamentu. Jestem pewna, że dam radę. Krawędzie nie są tak ostre jak w rzeczywistości. Potrzebuję czegoś lepszego. Wiem, co zrobić. Dodam nieco blasku. Przy
wszyscy będą zachwycać się moim diamentem. Nałożę klej, a następnie posypię go brokatem. Jak na razie wszystko idzie zgodnie z planem. Już mi się podoba, muszę tylko zdmuchnąć nadmiar brokatu. Dlaczego tak bardzo swędzi mnie nos? Chce mi się kichać. Oj, gdzie podział się mój rysunek? Chyba go zdmuchnąłem. Suzy, spójrz na tę wielką puszkę koi, którą dostałam. Cześć, czy nie widziałyście czasem rysunku? Chyba go tu nie ma. To dziwne, gdzie podział się Charlie? Ups, złamałem kredkę. Muszę ją wymienić. Ta też się złamała. Co to ma być? Może ktoś celowo majstrował przy moich kredkach? Nie rozumiem tego, co się dzieje. Uspokój się, zabieraj ręce, Zak. Zostaw to moje. Chyba znalazłem wyjście, wezmę kredki Charlie'ego. I tak go nie ma. Mam nadzieję, że nic im się nie stanie i się nie połamią. No trzymajcie kciuki. Cześć wszystkim, wróciłem. W końcu udało mi się znaleźć mój rysunek. Co się stało z moimi kredkami? Ktoś je ukradł. Zak, czy to ty je wziąłeś? Czas minął. Stop. No wreszcie, od dawna byłam gotowa. Spójrzcie na ten cudowny rysunek. No to sprawdźmy, co narysowaliście. Charlie, co to za pognięciona kartka? Wygląda okropnie. Mogłeś w ogóle tego nie pokazywać. Niedobrze mi się robi. A co tam u Zaka? Ja miałem problem z kredkami. A mój rysunek jest dokładnie taki, jaki chciałam. No jest genialny. Jestem zdumiony twoim talentem, Jess. Dziękuję, zawstydzasz mnie. Jestem gotowa na moją nagrodę. O mój Boże, ten diament jest przecież mój. Muszę go natychmiast przymierzyć. Jest taki ciężki, ledwo mogę unieść rękę. Co ty zrobiłaś, Jess? Moja głowa. Przez ciebie uderzyłem się o stół. W dodatku przykleił się do mnie papier. To wszystko drobiazg. Spójrzcie. Co chodzi tym razem? Tym razem czeka na was piękna korona. Żeby ją zdobyć, trzeba ją narysować. Więc postarajcie się. Czas start. Muszę wygrać. Chcę tę koronę. Będzie mi pasować. Aha. Chyba mi wychodzi. Korona będzie moja. Nie ma innej możliwości. Muszę ją zdobyć. Myślę, że nie mam żadnej konkurencji. Mój rysunek jest najlepszy. A teraz dodam jeszcze trochę brokatu. Wow, to jest piękne. A nie mówiłam? Pokonam was z łatwością. Z łatwością? Zaraz zobaczymy. Mam pomysł. Po co mi jakaś tam korona? Skoro mogę sobie wyciąć własną. Dziewczyny, wasz czas się skończył. Nadszedł czas na pokazanie rysunków. Jestem gotowa. Patrzcie. No, no. Nie, Emma, to jest po prostu okropne. Ale dlaczego? Praca Lili wręcz przeciwnie. Jest piękna. Dziękuję. Nie, Bella, twoje origami też nie nadaje. I wszystko jasne. Naszą dzisiejszą zwyciężczynią jest Lili. To ona otrzymuje tę wspaniałą koronę. Jesteś gotowa, żeby ją przymierzyć? Na coś takiego zawsze jestem gotowa. Spójrzcie, jak pięknie w niej wyglądam. Po prostu klasa. Tak w ogóle to ja też mam koronę. Oto i ona. I jak? Co powiecie na mój nowy wizerunek? Wyglądasz jak królowa kosza na śmieci. Lili wygląda zdecydowanie lepiej. Zawsze wyglądam lepiej. Ojej, jaki uroczy jednorożec. Wow. Ale żeby go zdobyć, trzeba go narysować. Więc do dzieła i powodzenia. Czas start. On jest uroczy. Chcę taką zabawkę. Matko, co ja tu robię? Chyba jako jedyny jestem zdrowy na umyśle.
skończyłem. Komu pokazać rysunek? Skończyłeś? To wygląda strasznie. Tak, co to za bohomas? Co powiedziałyście? Jak śmiecie? No dobra, użyłyście mnie. Już po was. Dlaczego on jest taki zły? No właśnie. Co ty tam rysujesz? Co zrobić, żeby wygrać? Wiem, mam pomysł. Zaraz wam pokażę. Co ty robisz? Nieważne. Skończyłam rysować. A co to za intruz? Jak śmiesz siadać na moim rysunku? Ty paskudna mucho. Dorwę cię. Tak lepiej. Ej, a co z moim rysunkiem? Myślę, że twój jednorożec cierpi. Teraz ja się pośmieję. I czas się skończył. Pokażcie swoje prace. Nie chciałam mu zrobić krzywdy. Taki rysunek się nie nadaje. A co sądzisz o moim? Andy, twój jest o wiele lepszy. Spójrzcie, co ja wymyśliłam. Sama jestem jednorożcem. Myślę, że się wam spodoba. To wygląda dziwnie. A mnie się podoba. To bardzo oryginalny pomysł. Wygrałam, prawda? Przecież wymyśliłam coś fajnego. Nie krzycz, ja też mogę wygrać. Myślę, że zwycięzcą jest Andy. O tak, wiedziałem. Czyli jednorożec jest twój. Nie chcę go. On jest mój. Oddaj go. Puszczaj. To jest moja zabawka. A ja wcale go nie chcę. O nie, co zrobiłaś? Rozerwałaś go na części. To wszystko twoja wina. Dlaczego go ciągnęłaś? Co wy narobiłyście? Biedny jednorożec. To tylko zabawka. Gdzie jest nasza nagroda? A, tak, nagroda. Proszę, dziś na was czeka fontanna Coca-Coli. Co wy na to, dziewczyny? I oczywiście czas start. Wow, cała fontanna Coca-Coli. Na pewno wystarczy mi na długo. Wiem nawet, co trzeba zrobić, żeby narysować ją idealnie. Potrzebuję do tego coli. Rysunek będzie wyglądał naprawdę realistycznie. Myślę, że wychodzi świetnie. O nie, Emmie za dobrze idzie. Trzeba jej troszkę utrudnić pracę. Myślę, że mentosy poradzą sobie z tym. Najważniejsze, żeby trafić prosto do szklanki. Nie, moja kola, mój rysunek! Oh my God! Teraz muszę podkraść farby Lili. Masz za swoje. Ej, a gdzie się podziały moje farby? Nie wiem. Został tylko zielony kolor. Okej. Uwaga, czas minął. Pokażcie mi swoje rysunki. To nie ja go zepsułam, to Bella. Nie obchodzi mnie to. Rysunek jest okropny, nie nadaje się. No. Narysowałam najlepiej, jak potrafię. Bardzo podoba mi się praca Belli. Jest przepiękna. Starałam się, jak mogłam. I nie na darmo, ponieważ to ty wygrałaś. Au, super! Mogę wypić całą tę kolę? Sama? Tak, jest cała twoja. Ekstra. Też byśmy się napiły. Właśnie. Czytasz w moich myślach? Potrzebuję słomki. Tak, to genialny pomysł. Co zrobiłyście? Gdzie jest kola? Ojej, to się źle skończy. Nie zrobiłyśmy tego specjalnie, naprawdę. No dobra, przepraszam. Tym razem nagrodą są pianki marshmallow. Super! Spójrzcie, jakie są fajne. To czerwone marshmallow. Można z nich ulepić różne kształty. Na przykład taką kubkę. Jaka śmieszna. Ale fajnie ci to wyszło. Tak, całkiem zabawnie. Całkowicie się z wami zgadzam. Ale koniec żartów, bo
Czas start! No dalej, rysujcie. A przy okazji, nowa zasada. Spróbujcie narysować kubkę bez użycia farb. Ciekawe, jak to zrobicie. Ale jak to bez farb? Nie wiem. Wymyślcie coś. Już wiem. Mam przecież błyszczyk. I jest też Nutella. Z niej wyjdzie piękna kubka. Na przykład właśnie taka. Ej, a co to jest? Dlaczego na moim rysunku jest kupa? Czekaj, sprawdzę, co to jest naprawdę. Czy ty to jesz? Fuj, zaraz zwymiotuję. Idealne wyczucie czasu. Teraz mam czym rysować, super. Teraz na pewno mi się uda. Chyba już mi się udaje. No nieźle. Odsuń się, nie podglądaj. Nie krzycz na mnie. Co ja mam zrobić? Wiem, przydałby mi się mój ulubiony glutek. W dodatku jego kolor jest wręcz idealny. Ale on jest lepki. Przykleja mi się do rąk i kartki. Co to ma być? Muszę coś z tego ulepić. O nie, cała się pokleiłam. Co teraz robić? Z tym już nic nie zrobisz. Uwaga, czas się skończył. Chcę zobaczyć rysunki. Jestem gotowy. To nie ja, to Andy. Co to jest? Fuj, co za obrzydliwość. To się nie nadaje. A u mnie no pokleiło się. Nie, to też nie jest dobre. A tu moja praca. Co o niej sądzisz? Bardzo mi się podoba. Andy, świetnie sobie poradziłeś. Dostaniesz kubkę z pianek marshmallow. Give it to me. Łap. Pasuje idealnie. I wygląda jak kapelusz. Daj mi też spróbować marshmallows. Ja też poproszę. A dla mnie co zostało? Tylko oczy? Wszystko mi jedno. Pianki smakują tak dobrze. Zgadzam się. Są pyszne. Prawdziwa uczta. No dobra, to zjem te oczy.